pokrzywa, królowa ziół, która towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Jest to zaiste cudowna roślina, bogata w witaminy, między innymi witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę K, prowitaminę A, bogata w makro i mikroelementy, takie jak magnez, fosfor, potas, żelazo, wapń, sód, krzem, jod, bogata we flawonoidy, w fitosterole, w karotenoidy, ma dużo białka, między innymi L-tryptofanu, z którego w naszych jelitach powstaje serotonina, czyli hormon szczęścia. A czy należy się jej bać? Powinni na pokrzywę uważać ci, którzy mają problemy z nerkami. Zbieramy młode liście pokrzywy. Dlaczego? Dlatego, że w starszych liściach znajdują się cystolity, czyli kryształy węglanu wapnia, które mogą podrażniać nam nerki. Poza tym w pokrzywie jest dużo szczawianów, czyli estrów i soli kwasu szczawiowego, który może sprzyjać czy intensyfikować kamicę szczawiową. Ale jeżeli nie chcemy szczawianów w naparze w pokrzywy, to zaparzajmy ją mniej niż 5 minut, dlatego że szczawiany rozpuszczają się w wodzie i im dłużej zaparzamy, tym więcej będziemy ich po prostu mieć. Dlatego takie krótkie zaparzanie pokrzywy nie jest aż tak niebezpieczne. I jak z każdym ziółkiem z pokrzywą, też nie przesadzajmy.